z wielką radością tak naprawdę. Osoby, które są w galerii, podchodzą, rzucają. Każdy ma w ciągu 20 lat świadomość, że rzeczywiście coś wyjątkowego dzieje się w Polsce tego dnia, kiedy możemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo zbiórka jest na rzecz dzieci, zbiórka jest na rzecz matek dotkniętych cukrzycą. Sądzę, że przez te 20 lat wszyscy Polacy zrozumieli, że to jest naprawdę wyjątkowa akcja. A czy to, że jest pan VIP-em, pomaga? Na pewno nie przeszkadza. Na pewno nie przeszkadza, mam nadzieję, że pomaga, ale dzisiaj to chyba nie ma najmniejszego znaczenia. Dzisiaj każdy, kto jest w galerii, każdy, kto widzi wolontariusza, i to bez względu na to, czy to jest VIP, czy to jest harcerz, czy to jest dziecko, czy to jest tutaj w Mazowie są także ratownicy WOPR-u, wie, że te pieniądze są na wyjątkowo szczytny cel. Na pomoc dzieciom dotkniętym chorobą, na pomoc matkom dotkniętym cukrzycą. A czy pan już też do skarbonki coś wrzucił? No, oczywiście. Od tego zacząłem. Dziękuję bardzo.